dobry Państwu serdecznie. Z tej strony Maciej Kupś z firmy CES Polska. Dzisiaj przedstawiam Państwu pokrótce analizę rządowych elementów prefabrykowanych, którą zrobię w programie IDEA StatiCa Detail. Firma CES Polska, czyli Consolis Engineering Services, znajduje się w centrum Łodzi. Jesteśmy podspółką firmy Consolis zajmującą się projektowaniem budynków prefabrykowanych na rynki skandynawskie. W naszej firmie są 4 grupy. Jest to grupa szwedzka, norweska, duńska oraz Master Data Management, która zajmuje się sektorem IT w grupie Consolis. Ja jestem członkiem grupy norweskiej na stanowisku projektanta. Na co dzień zajmuję się współpracą z firmą Spenton, mającą swoją siedzibę w Norwegii. I dla firmy Spenton wykonujemy w wszelakiej maści prace projektowe związane z inwestycjami prowadzonymi przez tą firmę. Nasze budynki można obserwować właściwie we wszystkich większych miastach Norwegii, Oslo, Trondheim, Olesund, czy nawet na dalekiej północy. Zajmujemy się nie tylko projektowaniem takich stricte ustrojów nośnych, ale również systemy fasad przeróżnego rodzaju, które są projektowane właściwie na indywidualne życzenia architektów. Pracujemy w najnowszym oprogramowaniu w Tekla Structures oraz w IDEA StatiCa. Wielkościowo nasze projekty właściwie są w pełnym spektrum, od najmniejszych budynków aż poprzez całe kompleksy mieszkaniowe. A teraz chciałbym przejść do omawiania dzisiejszego tematu, którym jest wysoka belka ze stopką. Chciałbym opowiedzieć całą historię, jak ten element został w ogóle wprowadzony do geometrii całego budynku, ponieważ jest to clue naszej działalności i dlaczego program IDEA StatiCa w budownictwie prefabrykowanym jest naprawdę dobrym narzędziem. Owa belka jest elementem z projektu Spindalia, który znajduje się w Trondheim. Jest aktualnie w końcowej fazie projektowania i jest to wielorodzinny kompleks mieszkaniowy z parkingiem podziemnym. Owy element jest elementem wsporczym pod fasadą jednego z budynków. I właściwie można by powiedzieć, że cała specyfika procesu projektowego, jaki występuje w Norwegii, odrobinę odbiega od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, czy może w innych krajach, w których nie miałem przyjemności pracować. Mianowicie nie ma tutaj czegoś takiego jak stricte projekt budowlany, który wykonuje się w Polsce i zdaje do urzędu. Tutaj mniej więcej wszystkie branże startują w jednym momencie. To też naszym zadaniem jest wyłapywanie, jak ja to nazywam, tak zwanych hotspotów, czyli punktów, które w architekturze zostały wprowadzone, oczywiście bez konsultacji z konstruktorami. I jednym z takich punktów tego projektu było oparcie tych belek wysokich na słupach, które w architekturze zostały przewidziane o szerokości jedynie 300 mm, co dawało nam około 11,5 cm podparcia netto. Był to punkt, który wiedziałem, że będzie stanowił dla nas problem, ale postanowiłem wprowadzić go do programu IDEA StatiCa, żeby mniej więcej określić, jakby ile musimy, co musimy zmienić, żeby te elementy można było bezpiecznie wyprodukować i zmontować. Jedną z belek tego ciągu wprowadziłem do programu z podparciem o szerokości 11,5 cm i jak nie trudno się domyślić, po prostu zostało przekroczone maksymalne naprężenie ściskające w betonie w strefie przypodporowej. Program podaje nam, można by rzec, dosyć liberalne 1,4%, jednakże dostajemy również komunikat o rozbieżności w obliczeniach nieliniowych, stąd też można jednoznacznie stwierdzić, że to wydarzenie prawdopodobnie jest dużo wyższe. Drogą takiej manualnej trochę iteracji stwierdziłem, że minimalna szerokość podparcia, jaką jestem w stanie zaakceptować, to jest 35 cm. I teraz z taką informacją my jako biuro projektowe, a właściwie nasi koledzy w Norwegii, udają się do architektów i takie zmiany wprowadza się potem do modelu. Jednakże cała specyfika tego procesu rzuca nam czasem kłody pod nogi i w naszej pracy bardzo liczy się elastyczność współpracy z innymi branżami, nie tylko z architekturą, ale również z instalacjami. I nie inaczej było w tym przypadku, gdzie już po jakimś czasie od zatwierdzenia tej geometrii słupów i szerokości podparcia tej belki dostaliśmy skromne pytanie, czy nie dałoby się poprowadzić jakiejś instalacji pod tymi belkami. No i po jakichś tam dłuższych rozmowach stwierdziliśmy, że możemy spróbować podnieść belkę o 20 cm, zmniejszając jej przekrój. Jednakże w międzyczasie zdążyliśmy już zaprojektować słupy i one już były dosyć dobrze zoptymalizowane, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy sobie dokładali problemu w słupie, jak dopiero co go zlikwidowaliśmy w belce, więc stanęło na tym, że głowice słupów pozostają niezmienione, a będziemy próbowali w jakiś sposób zrobić taką stopkę w belce, żeby po prostu jak już mamy jeden problematyczny element, to żeby pracować tylko nad nim. I program IDEA StatiCa właściwie w bardzo prosty, intuicyjny sposób pozwolił mi wprowadzić taki element. Wprowadziłem po prostu belkę o przekroju o 20 cm wyższym, zadałem wycięcie w elemencie, a program już potem bardzo ładnie dostosował z trzemioną tutaj na skosie. Dodałem również zbrojenie, które było poprowadzone wewnątrz tych strzemion. Przeprowadziłem analizę i właściwie nic strasznego się tutaj nie dzieje, naprężenia nie są w żaden sposób przekroczone. W programie możemy również podejrzeć sobie naprężenia w stali, tutaj czerwone to naprężenia ściskające, niebieskie to naprężenia rozciągające. Nie zauważyłem tutaj nic, czego bym się nie spodziewał, więc jakby rozwiązanie ze stopką zostało zaakceptowane, element została sporządzona dokumentacja rysunkowa, element został potem wysłany na produkcję. Strefy przypodporowe oczywiście, jak już wcześniej ustaliliśmy, na tak szerokim podparciu nie stanowiły dla nas żadnego problemu, więc uważam, że program IDEA StatiCa tutaj bardzo nam pomógł być elastycznymi w stosunku do klienta oraz innych branżystów, ponieważ jesteśmy w stanie odpowiedzieć na większość próśb klienta, nawet jeżeli na nas to jest minimalny koszt, żeby wykonać taki element na fabryce z taką stopką, to dla klienta może być to bardzo duża oszczędność, ponieważ nie wymagało to jakiegoś bardzo dużego przeprojektowania instalacji, ani ogólnego wstrzymania procesu projektowego. Wytężenie prętów stalowych, które również program nam podaje, było na poziomie około tutaj 30%. Chciałem utrzymać takie wytężenie, ponieważ z racji tego, że element jest elementem sporczym dla całej fasady, zależało mi na maksymalnym ograniczeniu deformacji, żebyśmy potem nie mieli nieprzyjemności związanych z jakimiś zarysowaniami w narożach otworów okiennych i tym podobnych zjawisk. Kolejnym elementem z tego projektu, który wprowadziłem do programu IDEA StatiCa, była ściana działowa. Jest to element, który oczywiście nie przenosi żadnych obciążeń, niemniej jednak z racji tego, że jest to fabryka, który rządzi się troszeczkę swoimi prawami, my jesteśmy zmuszeni do weryfikacji wszelkich faz życia tego elementu poprzez produkcję, transport, montaż i potem docelowe miejsce zamontowania elementu. I w tym momencie padł on oczywiście ofiarą otworów instalacyjnych, ale z racji tego, że musimy jeszcze dostosować się do pewnych wymagań ze strony fabryki, jak chociażby minimalny rozstaw haków, który wynika z suwnic, jakie są używane na fabrykach. Niestety musieliśmy tutaj umieścić te haki w takich niezbyt komfortowych dla nas miejscach. Niemniej jednak program IDEA StatiCa pozwala nam wprowadzić coś takiego, co z angielskiego nazywa się hanging support, czyli jest to coś, co w moim rozumowaniu bardzo dobrze reprezentuje hak, który jest w takiej ścianie zatapiany. Ponadto możemy również tutaj wprowadzić różnego rodzaju typy zakotwień tego elementu i jednym z typów jest zakotwienie pełne, które bardzo dobrze reprezentuje stopkę haka kulowego. Dodatkowo wprowadziłem jeszcze reprezentację takiego standardowego zbrojenia, które dookoła elementów służących do podnoszenia wprowadzamy. Jeżeli ktoś z Państwa będzie pracował w module Detail i będziecie Państwo robić elementy, w których ciężar własny jest jakby ciężarem dominującym, to należy pamiętać, że program domyślnie tego ciężaru nie wprowadza i należy go zadać jako oddzielny przypadek obciążenia powierzchniowego. Wyniki na kierunków głównych i takie ogólne podsumowanie dla tego elementu właściwie nie pokazuje nic nadzwyczajnego. To też jakoś tam za bardzo się już potem nad tym elementem nie pochylałem. Niemniej jednak warto tutaj zauważyć, że dosyć dobrze widać strefę rozchodzenia się naprężeń dookoła haka oraz, tak jak przypuszczałem, rozciągania tych prętów idących między otworami. Sam też stwierdziłem, że element przy takim dozbrojeniu, oczywiście uzupełnione o niezbędne siatki, które wynikają ze współczu elementu oraz naszych wewnętrznych firmowych standardów. Z kolejnych ciekawostek, które mnie troszeczkę tutaj zdziwiły, jest fakt, że ja przypuszczałem, że problem będzie raczej w tej okolicy elementu, natomiast program zasugerował dosyć dobitnie, że ta część elementu jest zdecydowanie bardziej wytężona. Może to wynikać z faktu, że nie zadawałem tutaj żadnej siatki zbrojeniowej, która i tak w tym elemencie będzie, więc te naprężenia w zbrojeniu tutaj oczywiście były odrobinę większe, ponieważ program uwzględnił ten element w większości jako niezbrojony. Naprężenia w betonie nie są jakimś specjalnym problemem dla nas, niespełna 17%. Tutaj jest jak najbardziej akceptowalne w fazie podnoszenia, ale tutaj warto zauważyć, że jednak do zbrojenia w okolicy otworów są elementy, które naprawdę warto mieć na uwadze. I jak już wcześniej wspomniałem, jest to kolejny przykład tego, że posiadanie takiego oprogramowania i możliwość weryfikacji większości punktów w budynku, które tak na dobrą sprawę nie są dla nas żadnym problemem na fabryce czy w biurze projektowym, ale są dosyć dużym ukłonem w stronę klienta i zapewniają taką bardzo fajną płynność procesu projektowego, ponieważ my taki element jesteśmy w stanie sprawdzić, powiedzmy, w górę jeden dzień i jakby to kolokwialnie stwierdzę, zamykamy temat i idziemy dalej. Tak klient ma swoje otworowania tam, gdzie sobie życzymy, a my mamy potwierdzenie, że nasz element nadal jest bezpieczny i nadal możemy go bezproblemowo wykonać i zamontować na pracy budowy. Tutaj szybkie pokazanie naprężenia w pręcie dookoła otworu, które może nie jest duże, bo to jest raptem 2,3% wytężenia, niemniej jednak pokazuje, że tak jak wcześniej wspomniałem, takie dozbrojenia dookoła otworów w tych elementach często się przydają i warto je uwzględnić. Dziękuję za uwagę. Oczywiście zachęcam do zadawania pytań, na które postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć.